Panel lektora, zakładka grupy. Na górze strony wybieramy grupę, z której kursantów chcemy wyświetlić. Na dole widzimy ich listę wraz z informacją, ile razy dany kursant był nieobecny, jaką ma frekwencję, ile razy nie odrobił pracy domowej i jaką ma średnią ocen w wybranej grupie. Z tego miejsca możemy przejść do podglądu ocen wybranego kursanta. Druga ikona umożliwia przejście do historii kursanta. Zobaczymy tu listę grup, do których jest lub był zapisany kursant. I do wybranej możemy dodać notatkę, którą może być na przykład Ocena opisowa lub Opinia o kursancie. Podczas jej tworzenia. Możemy zdecydować, czy ma to być notatka wewnętrzna do wglądu jedynie sekretariatu, czy także widoczna dla kursanta i rodzica. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję, aby była widoczna również na wydruku opinii opisowej. Kolejna opcja umożliwia szybkie sprawdzenie, kiedy dokładnie dany kursant był nieobecny lub spóźniony. Za pomocą dwóch ostatnich opcji możemy wysłać wiadomość systemową do kursanta lub rodzica. Możemy też wysłać wiadomość systemową od razu do całej grupy. Przycisk Frekwencja przenosi do zakładki Obecność, która została omówiona w filmiku pod tytułem Panel lektora Obecność. Klikając w kalendarz, natomiast Zobaczymy kalendarz z zajęciami z wybranej grupy.